Słuchacie podcastu HesGeo, w którym rozmawiamy o relacjach człowiek-środowisko w antropocenie. Od erozji gleb po marnowanie żywności. Omawiamy najnowsze badania z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podcast realizowany jest w ramach projektu HesGeo. Nazywam się Ewa Górska. Na co dzień pracuję na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale dziś mam okazję zagłębić się w inne tematy naukowe związane z geografią. To pierwszy odcinek podcastu HesGeo i mam nadzieję dowiedzieć się od gości w studiu więcej w ogóle o geografii, ale także o ich bardzo ciekawych badaniach. A moimi gośćmi dzisiaj są Anita Bernatek Jakiel, Dominik Kaim i Łukasz Musielok z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy realizują projekt HesGeo. Cześć, fajnie, że jesteście w studiu. I poproszę Was teraz na początek, żebyście powiedzieli coś więcej o sobie, czym się zajmujecie, co robicie w Instytucie Geografii, i zaczniemy od Łukasza. Cześć, zajmuję się glebami i geografią. Glebami, czyli tym na, takim naskórkiem litosfery, tym pierwszym kilkoma metrami, które są biologicznie aktywne, i szczególnie interesuję się obszarami górskimi. Zaraz będziemy zgłębiać bardziej właśnie temat gleby. Mam nadzieję, że dzisiaj tym troszkę się zajmiemy w tym odcinku. A teraz głos oddam Dominikowi. Cześć. Ja też przede wszystkim jestem geografem, natomiast w, w ramach geografii zajmuję się tematem zmian użytkowania ziemi. Na pierwszy rzut oka wydaje się być związane być może z rolnictwem, ale tak naprawdę chodzi o to, w jaki sposób człowiek wykorzystuje Powierzchni ziemi, czyli dlaczego gdzieś pojawia się więcej lasów, a dlaczego gdzieś na przykład właśnie pojawia się rolnictwo? Jakie czynniki na to wpływają? Co sprawia, że na przykład w długim okresie czasu widzimy zmiany zachodzące w takich obszarach jak chociażby okolice miast? Generalnie często zajmuję się też obszarami górskimi. Anita, cześć, ja zajmuję się erozją gleb. Czyli Łukasz się zajmuje, czym jest gleba, a ja się zajmuję tym, dlaczego ją procesy różne niszczą. Jestem geografem, geomorfologiem i interesuje mnie właśnie to, co dzieje się na powierzchni Ziemi, ale też pod powierzchnią. I moimi głównymi zainteresowaniami jest właśnie erozja gleb i to, w jaki sposób woda degraduje tą glebę. I najbardziej fascynujące jest w tym, że do tej pory wszyscy zajmowali się tym, co dzieje się na powierzchni, a ja patrzę na to, co się dzieje pod powierzchnią Ziemi. No więc widać już, że będziemy dzisiaj, czy ja będę was bardziej podpytywać o kwestie gleby i ziemi, ale ale ponieważ to jest pierwszy odcinek tego podcastu i ponieważ ja też nie jestem geografką, to stwierdziłam, że ja chciałabym najpierw się dowiedzieć, czym w ogóle współcześnie jest geografia i czym się zajmuje. Bo już przygotowując się do tego podcastu rozmawiałam ze znajomymi o tym, że no, geografia to nam się kojarzy z mapami, nazwami rzek i stolic i tym, co musieliśmy wykuć w szkole, a nie jest wcale tak oczywiste, że zajmuje się no właśnie erozją, glebą, klimatem czy kwestiami na przykład miast, o których będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku tego podcastu. Więc jakbyście mogli trochę powiedzieć, czym ta geografia teraz jest z waszej perspektywy i czym się geografowie zajmują? Ja mam taką propozycję, żebyśmy próbowali popatrzeć na geografię trochę inaczej niż chociażby wizja z Małego Księcia, kiedy Geograf to teoretycznie ktoś, kto wie, gdzie znajdują się góry i morze, a praktycznie ta historia potem się rozwija w taki dla nas mniej optymistyczny sposób. Natomiast to, co nas cieszy tam niewątpliwie, to jest to, że Mały Książę twierdzi, że geografia to wreszcie jakiś prawdziwy zawód. I wydaje mi się, że my, geografowie, jakby mamy poniekąd problem z tym, że jesteśmy postrzegani jako ci specjaliści od tego, gdzie znajduje się jakaś rzeka, albo gdzie znajdują się jakieś góry. Natomiast współcześnie geografia zajmuje się. No bardzo różnymi, szerokimi zagadnieniami. Klasyczna geografia dzieli się na geografię fizyczną i geografię człowieka. Geografia fizyczna jest tam, taką, powiedzmy, bliższą przyrodzie, czyli tam, gdzie mamy klimatologię, hydrologię, czy chociażby te dyscypliny, którymi zajmują się Anita i Łukasz, czyli geomorfologia i gleboznawstwo geografia człowieka klasycznie zajmowała się na przykład osadnictwem, migracjami, turyzmem, no ale jak to w życiu? No, najciekawsze rzeczy dzieją się też gdzieś tam pomiędzy, więc wydaje mi się, że geografia współcześnie zajmuje się właśnie bardzo często takimi tematami z pogranicza. Ja bym dodał takie, takie stwierdzenie, że, że właściwie, żeby zrozumieć współczesny świat, to, 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 to trzeba zostać geografem troszkę. To jest, tak jak Dominik powiedział, Trochę na pograniczu coś. Natomiast w tej chwili ten taki klasyczny, dychotomiczny rozdział na geografię fizyczną i na geografię człowieka już jest właściwie bardzo anachroniczny. Nie da się właściwie tego rozdzielić, bo człowiek tak silnie wpływa na środowisko i środowisko tak silnie determinuje to, co człowiek robi, że właściwie to jest nierozerwalne. To wszystko, co nas otacza, to jest geografia, i jeżeli chcemy to, to zrozumieć, to, to właśnie badamy to tymi metodami, które nam daje geografia. Tak jest i myślę, że tutaj najważniejsze jest to, że my jako geografowie możemy zajmować się wszystkim, tylko my to umieszczamy w przestrzeni. Czyli po prostu każde zjawisko, o którym sobie pomyślimy, nie wiem, czy to będzie opad deszczu, czy to, w jaki sposób migrują zwierzęta, to jeżeli spojrzymy na te rzeczy w przestrzeni i umieścimy je jakoś na mapie, to geografowie jak najbardziej się w tym odnajdą i pomogą zanalizować, dlaczego te zwierzęta idą tu, a nie tam, albo dlaczego ten, tego deszczu więcej pada w tym miejscu, a w tym miejscu go brakuje. Więc myślę, że to jest taka najprostsza odpowiedź, że wszystkie rzeczy, którymi się zajmujemy i chcemy je w przestrzeni umieścić, to właśnie są geografowie od tego. Natomiast ja zawsze pamiętam mojego profesora, który mówił, że to, gdzie jest jakaś rzeka, to jest zadanie, czy tam, nie wiem, znaleźć się jakiejś ulicy, to jest zadanie dla listonosza, a nie dla geografa. Dobre i faktycznie chyba trafia w punkt. To jeszcze drugie mam pytanie takie generalne czy podstawowe. Podcast nazywa się Hezgo i ta nazwa wydaje się dość tajemnicza. Zdrodzamy już we wstępie do podcastu, że jest to projekt. Natomiast jakbyście mogli powiedzieć trochę więcej, co to za projekt, skąd się wziął i o co w nim chodzi? Czyli dlaczego w ogóle jesteśmy w tym studiu? Projekt wziął się stąd, że już jakiś czas temu myśleliśmy o tym, jak, jak poprawić swoje kompetencje, czyli jak robić to, co robimy jeszcze lepiej. I w tym momencie pojawiają się takie możliwości w ramach Funduszy Europejskich. Tam projekt jest właśnie ze środków Horyzont, które mają nam w tym pomóc. I generalnie można by powiedzieć, że chodzi o to, żeby młody naukowiec, który od pewnego czasu zajmuje się geografią, poprawił swoje kompetencje, jeśli chodzi o wykorzystywanie nowoczesnych technologii właśnie w badaniu relacji człowiek i środowiska. Stąd nasi partnerzy, którzy nam w tym pomagają, czyli Partnerzy z Berlina, Leuben i z Salzburga oferują nam z jednej strony szkolenia, z drugiej strony wsparcie, ale też pomagają nam, jakby rozwijać nasze potencjalne kierunki dalszych badań. To mniej więcej o to w tym projekcie chodzi, i właściwie tym się mamy zajmować jeszcze do końca tego roku kalendarowego. Human Environmental Systems to z pewnością odpowiada za to HES. Natomiast geo to wiąże się tutaj akurat z takim pojęciem jak geospatial technologies, czyli można powiedzieć szeroko rozumiana technologia informacji przestrzennej, czyli to będzie wszystko to, co wiąże się z nowoczesnym pozyskiwaniem danych, czy to ze względu na dane satelitarne, czy powiedzmy. Pozycjonowanie geograficzne, czy jeszcze moglibyśmy tutaj wspomnieć o różnego rodzaju danych, big data generowanych, jakby trochę przy okazji różnych naszych aktywności. No i teraz pytanie, jak z tego korzystać? Jak wykorzystać to w naszych badaniach? Jakie to daje możliwości? Mniej więcej tak byśmy to mogli pewnie przedstawić. Super, no to przejdźmy do Waszych badań. Padło tu już kilka sformułowań, bardziej specjalistycznych i też takich, które wydają się na pierwszy rzut oka zrozumiałe, ale mam pewne podejrzenia, że niekoniecznie takie są. Geomorfologia, gleboznawstwo, gleba, ziemia. Zwłaszcza ta gleba i ziemia. Mam takie wrażenie, że nie każdy słuchacz i słuchaczka, który/która nie jest geografem/geografką, może być pewne rozróżnienia. Czy moglibyście troszkę te pojęcia rozjaśnić? To jak ja, ja próbowałem sobie to tak jakoś w głowie poukładać, to przyszedł mi do głowy taki pomysł, że można na to spojrzeć przez perspektywę różnych wymiarów. Jeżeli mówimy o Ziemi, to najczęściej mówimy o dwóch wymiarach, tak o powierzchni, o długości szerokości i zajmujemy się powierzchnią tej naszej planety. Jeszcze jest pojęcie gruntu. Mhm. Właśnie to może nim do gleby przejdę, to, to powiem o gruncie, bo Grunt to jest takie pojęcie dla ludzi bez duszy, nie? Taki, że dla okay, oni... czyli dla... Nie, 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 nie. Dla inżynierów to mam takich ludzi, nie? Ja tam myślę o własności gruntów od razu. <laughs> Ale to już mówi o tym trzecim wymiarze, nie? Że to mhm. musi mieć jeszcze jakąś taką głębokość i można nawet jakąś wartość do tego podać. Natomiast to zupełnie nie uwzględnia czynnika, jakim jest czas. I tutaj właśnie możemy przejść do gleby. Jeżeli widzimy to jako taki twór czterowymiarowy, który mówi nam o tym też, co się dzieje w czasie, w tym, i trochę do tego serca włożymy, oczywiście, tego utworu, to możemy zacząć mówić o glebie. Wtedy. To dla mnie jeszcze gleba jest o tyle istotna, że dzięki glebie mogą być zapewnione różne podstawowe rzeczy dla człowieka. Na przykład właśnie z punktu widzenia moich zainteresowań, co się dzieje, na, jak ta gleba jest degradowana. no To jest o tyle istotne, że jeżeli mamy glebę, gdzie uprawiane no, jakieś mamy rolnictwo, to w momencie, kiedy to jest niszczone przez erozję wodną, tak, pada deszcz i nam niszczy tę glebę, to jest to istotne, tak, że zajmujemy się czymś, co jest potrzebne nam ludziom. To w takim razie, jeśli ty Dominik zajmujesz się użytkowaniem ziemi, to się zajmujesz, czy nie zajmujesz glebą? Z mojej perspektywy nie zajmuje się glebą, w każdym razie na pewno nie bezpośrednio, ale gdzieś ta gleba tam y, oczywiście w tym jest, choć my akurat często chcielibyśmy z takich dan skorzystać, dlatego że być może ta gleba wiele wyjaśnia w tych badaniach, które my robimy. Więc to nie jest tak, że my ją widzimy na pierwszy rzut oka, ale ona po prostu nam tłumaczy, że tutaj jest coś dlatego, że gleby są lepsze. Tutaj jest rolnictwo od wielu lat, dlatego że człowiek wiedział, że gleby są tutaj dobre i to przynosi najlepszy dowód. A tutaj na przykład pojawi się, powiedzmy, potencjalny obszar, który można by zalesić, dlatego że chociażby w ramach polityk klimatycznych szuka się takich obszarów, gdzie można by zwiększyć lesistość. No i raczej będziemy szukali tych obszarów, gdzie ta gleba będzie słabsza, dlatego że nie wykorzystamy jej w żaden inny sposób. Prawda? Czyli ona się gdzieś pojawia, chociaż raczej my jej nie badamy bezpośrednio. To ja już zostanę przy tobie i jakbyś powiedział więcej, czym dokładnie zajmujesz się w swoich badaniach? Hmm. Użytkowanie ziemi to jest jakby takie zagadnienie, w którym my się zastanawiamy, jak człowiek korzysta z jakiegoś terenu, mimo tego, że tego być może na pierwszy rzut oka nie widać. tego, że jest też takie drugie pojęcie, ono się pojawiło trochę później i wynikało z tego, jak człowiek zaczął pozyskiwać dane z zdjęć satelitarnych i to jest pokrycie terenu. Czyli pokrycie terenu to jest taka fizyczna właściwość, patrzymy i widzimy gdzieś drzewa. Natomiast użytkowanie ziemi odpowie nam na pytanie, czy to jest las gospodarczy, czy to jest na przykład park w środku miasta które na pierwszy rzut oka mogłyby wyglądać podobnie, prawda? ale już jakby człowiek jest potrzebny do tego, żeby tam jakąś funkcję sobie w tym terenie umieścić, czyli na przykład funkcję rekreacyjną albo albo właśnie las, który być może jest gospodarczy, a być może jest np. No chroniony ze względu na gatunki zwierząt czy roślin, które tam występują. Ja w swoich badaniach od dłuższego czasu zajmuję się tym, jak to użytkowanie ziemi zmienia się w takiej perspektywie, w której my mamy trochę lepsze dane. Dlatego, że jakby te perspektywy mogą się różnić zależnie od tego, jakimi danymi się posługujemy, ale ja posługując się na przykład archiwalnymi mapami, mogę sięgnąć na powiedzmy 150 lat wstecz. Wtedy te mapy były już na tyle dobre, że ja jestem pewien, że to jest taka informacja, na której mogę polegać. Czyli zastanawiam się na przykład, jakie czynniki wpływały na to, że przez 150 lat, chociażby w Karpatach Polskich, powierzchnia lasów wzrastała. Albo współcześnie zastanawiamy się nad tym, jakie konsekwencje będzie miało dla nas to, że mamy z jednej strony właśnie wciąż wzrastającą powierzchnię lasów, a z drugiej na przykład mamy rozproszoną zabudowę. Czyli coraz częściej człowiek pojawia się bliżej lasu. I co to znaczy zarówno dla tego lasu, co to znaczy dla tego człowieka? Czy to ma jakieś konsekwencje, czy nie ma? Ja na przykład zastanawiam się nad tym, czy przez to takie kontakty człowieka i zwierząt są częstsze. Czyli jeżeli mamy trochę lepsze warunki dla zwierząt, czy na przykład lepsze połączenie między siedliskami, no to teoretycznie te zwierzęta pojawiają się też w nowych miejscach, których powiedzmy przez być może nawet kilkaset lat ich nie było. No i to znaczy, że być może właśnie takie potencjalne spotkania z człowiekiem, który niekoniecznie jest na to przygotowany, no mogą się zdarzać częściej. To byłby taki przykład takich badań, które właśnie realizujemy w Instytucie. Ale to jest bardzo szerokie zagadnienie, więc wielu, wielu geografów na świecie zajmuje się również użytkowaniem Ziemi, ale z zupełnie innych perspektyw. Więc tutaj zawsze będzie tam problem, jakby miejsca, które trochę lepiej znamy, prawda? jak chociażby dla nas Polska czy, czy, czy Karpaty. A jakbyś mógł się trochę podzielić wynikami tych badań? Bo było tutaj pytań badawczych kilka. A z tych badań masz już jakieś konkretne wnioski w tej chwili? Co jest specyfiką Polski na przykład w tym zakresie, albo jak faktycznie wyglądają te nasze relacje z dziką przyrodą? To, co wiemy do tej pory, no bo badania jeszcze trwają, więc jakby tutaj też jakby wszystkiego jeszcze nie wiemy, i mam nadzieję, że wszystkiego się nie dowiemy, byśmy się już znudzili i trzeba by szukać nowych tematów. Ale z tego, co już wiemy do tej pory, to na pewno jest tak, że właśnie jest lepiej, jeśli chodzi o łączność między siedliskami dla zwierząt, czyli jakby to, że powierzchnia lasów wzrastała, sprawia, że te obszary, które teoretycznie kiedyś były odizolowane, są lepiej połączone. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że też to, że pojawia się coraz więcej zabudowy, obszarów zabudowanych, szczególnie w Polsce, która no, ma pewien problem z systemem planowania przestrzennego. No, sprawia, że te obszary są też jakby punktowo jednak izolowane. To znaczy, wyobraźmy sobie taki krajobraz górski, gdzie całe osadnictwo skupia się w dolinie, prawda? I teraz, jeżeli mamy dwa grzbiety, które teoretycznie mogłyby być ze sobą połączone, ale praktycznie trzeba by się najpierw dostać na dno doliny i przez tą dolinę się przedostać, no to jeżeli tam wszystko bardzo szczelnie mamy już jakby zabudowane, ogrodzone, no to wcale nie jest to łatwe dla zwierząt, prawda? Więc jakby tutaj wydaje mi się, że jest szansa, która jakby teoretycznie pozwala na, na, na wyraźną poprawę właśnie warunków życia takich zwierząt i zresztą to też obserwujemy, no bo jakby obserwujemy w Europie powrót dużych zwierząt do takich siedlisk, których właśnie od wielu lat ich nie było. No ale z drugiej strony jest cały czas to ryzyko, czy nie będzie tak, że my przecinamy, jakby w taki sposób, że po prostu ta poprawa będzie teoretyczna, ale praktycznie no, wcale nie będzie, nie będzie to optymalne. Przejdźmy może w takim razie do poziomu niżej, czyli do gleby. Łukasz, na Twojej stronie czy na stronie projektu, którym Ty się zajmujesz, który prowadzisz, jest napisane, że zajmujesz się sekwestracją węgla w glebie i zalesianiem, jak w skrócie. Jakbyś mógł trochę to rozwinąć i wyjaśnić? To może na początek ja zaznaczę, że ja bardzo nie lubię takich udziwnionych naukowych sformułowań. Natomiast w tym wypadku uważam, że słowo sekwestracja to jest coś w punkt, ponieważ to jest takie słowo, które w polskim nie znajduje dobrego odpowiednika. Sekwestracja z łaciny oznacza odizolowanie czegoś, czy wyseparowanie czegoś, ale w pewnym celu, w celu zgromadzenia. I ta sekwestracja, w tym wypadku, w tym badaniu, w którym ja się zajmuję, dotyczy dwutlenku węgla, czy też w ogóle węgla w przyrodzie, którego, jak wiemy, tego dwutlenku węgla mamy w atmosferze całkiem dużo, za dużo. I chodzi w, tym, w, tych, w tych moich badaniach chodzi o to, żeby przebadać, w jaki sposób Gleba jest w stanie zatrzymać tą nadwyżkę, ten nadmiar dwutlenku węgla w postaci już węgla organicznego pochodzącego z fotosyntezy i później z obumarłych szczątków roślinnych, zwierzęcych, które się w tej glebie gromadzą. Ja szczególnie się interesuję obszarami górskimi, również podobnie jak Dominik, z tego względu, że tej materii organicznej, zawierającej sporo węgla, jest w tych obszarach bardzo, bardzo dużo. Ona się gromadzi w tych obszarach ze względu na to, że mamy dotąd takie warunki klimatyczne, które chronią tą materię organiczną przed łatwym utlenieniem, czyli powrotem do tej formy dwutlenku węgla w atmosferze. To jest związane z niską temperaturą i z relatywnie wysokimi opadami. Mikroorganizmy, które w glebach żyją, nie mają za bardzo warunków i czasu, żeby tą materię organiczną rozłożyć, tą, która pochodzi z opadu obumarłych szczątków roślinnych. W związku z tym ona się gromadzi. No ale przychodzą oczywiście na to, do tego wszystkiego zmiany klimatu, w tym ocieplenie, wydłużenie okresu wegetacyjnego, które z jednej strony powoduje, że więcej materii organicznej może być zatrzymane w biomasie roślinnej, na przykład, a z drugiej strony ten okres, kiedy mikroorganizmy działają, może się znacząco wydłużyć. Czyli znowu ten, ten bilans może się wyrównywać. I dodatkowo ja się zajmuję też po, podobnym tematem, jakim Dominik się zajmuje, czyli zmianami użytkowania. No to gleba to jedno, natomiast użytkowanie ziemi wpływa na to, ile tej materii organicznej się może w glebie zakumulować, czyli zgromadzić, zatrzymać na pewien czas. I ja jako taki obszar testowy też badam polskie Karpaty, przede wszystkim Gorce, gdzie mamy taką sytuację, że Mamy sporo dawnych polan, użytkowanych jeszcze w latach 50., -tych, 60., -tych jako grunty orne, nawet czy też bardziej jako pastwiska. I współcześnie one zostały w dużej mierze porzucone. I to porzucenie pozwala na to, że, że na te tereny wkracza las, który zmienia te właściwości i cały ten obieg węgla w, w tych obszarach. W związku z tym, to, to, to wydaje się takim dość ciekawym. Obszarem takim, takim, takim terenowym laboratorium, w którym można pewne rzeczy przebadać. I właśnie, w, w którym kierunku Twoje badania, czy jakby pierwsze wyniki idą? Bo a propos gorców, na przykład, no to od wielu lat słyszałam, że to zalesianie naturalne jest raczej złe z punktu widzenia tego ekosystemu. I Jak to wygląda z Twojej perspektywy? To oczywiście mamy takie dwa no, przeciwstawne procesy. Z jednej strony mamy tą. Tą adaptację, czy też dostosowanie się do, do zmian klimatu i pewne łagodzenie skutków tych zmian, a z drugiej strony mamy problem zagrożenia utraty bioróżnorodności. To oczywiście ten to taki, taki patchwork, gdzie mamy lasy i polany, to, to generuje bardzo wysoką bioróżnorodność w danym obszarze, natomiast no, w sytuacji, kiedy te, te polany zarastają i tego lasu jest coraz więcej, to powoduje zanik bioróżnorodności. Natomiast z punktu widzenia łagodzenia zmian klimatu, najlepiej gdybyśmy wszystko zalesili. I to jak najszybciej. Wtedy mamy taką, taką szansę na to, że ta, ten nadmiar dwutlenku węgla z atmosfery zostanie w miarę szybko związany w biomasie, no i następnie przejdzie do gleb. Natomiast w jaki sposób to jeszcze jest w glebach stabilizowane i utrwalane, to jest inna historia. To, to już musimy wejść niestety głębiej w gleboznawstwo. Nie wiem, czy chcemy to robić. Zobaczymy, ile będzie czasu. A powiedz mi jeszcze, czy to nie jest taki trochę kompromis, w którym trochę zawsze przegrywamy? Czyli może wygramy z, z tym dwutlenkiem węgla w atmosferze, ale stracimy bioróżnorodność? Z dwutlenkiem węgla w atmosferze nie wygramy, i z jego stężeniem tak jest moje zdanie, ale warto to, to badać z wielu perspektyw. Tak? To, to ja, ja bardzo nie lubię prowadzenia takich badań, które. Niestety są w geografii, w ogóle szerzej, w naukach o, o, o Ziemi i naukach przyrodniczych dość mocno rozpowszechnione, czyli zamykamy, czy zasłaniamy sobie oczy obiema rękami, robimy małą szparkę i patrzę, o teraz mam problem, który badam tak? czyli wpływ tego na to. I to jest takie trochę, moim zdaniem, błędne, to co, 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 co w, w nauce się dzieje. Ja staram się w swoich badaniach właśnie spojrzeć na, na te problemy z wielu perspektyw, czyli z jednej strony w tym konkretnym przy, przykładzie na zanik bioróżnorodności, a z drugiej strony na wiązanie dwutlenku węgla z atmosfery poprzez biomasę i, i gleby. Dominik bardzo chce coś dodać. Znaczy, ja chciałbym tutaj dodać przede wszystkim do kwestii tej bioróżnorodności, bo wydaje mi się, że to, co tutaj poruszyliście... Zresztą Łukasz to bardzo dobrze powiedział, to zawsze będzie takie spojrzenie jakby dziedzinowe, a z tą geografią to jest trochę tak, że ona nie przez przypadek u Kanta jest w tym środku tego schematu nauk, to znaczy jakby właśnie wszędzie ma blisko. I tutaj jeżeli byśmy wzięli geografa, który by współpracował właśnie na przykład z fizykami atmosfery, to tak jak Łukasz powiedział, na pewno by proponował Zalesianie. Gdybyśmy wzięli geografa, który by współpracował z biologami, to oni by powiedzieli... No, super, że, ten, że ta powierzchnia lasów wzrasta, bo siedliska zwierząt, które mają no, generalnie ciężko w tej chwili na świecie, czy na przykład duże ssaki, to te, te siedliska się będą poprawiać, ta łączność będzie się poprawiać. O to nam chodzi. Ale gdyby geograf współpracował z botanikiem, to Botanik by powiedział, no, ale w tych gorsach znikają nam takie piękne przykłady łąk kwietnych, prawda? Tyle roślin, tyle gatunków roślin, które tam przez setki lat jakby występowało. Więc jakby wydaje mi się, że ta geografia to jest taki trochę problem kompromisu. Znaczy wszystkie właściwie współczesne, duże problemy, w które geografia jakoś się wpisuje, bo ona się wpisuje w takie dyskusje, można by powiedzieć, prawda? Jak chociażby dyskusja o skutkach zmian klimatu, czy dyskusja o kryzysie bioróżnorodności, czy na przykład dyskusja o problemach wyżywienia świata. Właściwie wszystkie one szukają miejsca, czyli szukają przestrzeni, no bo jest u nas już całkiem sporo na tej Ziemi i właśnie pytanie, jak to zoptymalizować, nie? I jakby, wydaje mi się, że my jako geografowie powinniśmy pomagać, się w takim szukaniu w takiego kompromisu. W ogóle zajmujecie się bardzo aktualnymi problemami. Anita, czy chcesz dodać do tego tematu coś jeszcze? Ja myślę, że tutaj przede wszystkim właśnie to, że my w tej przestrzeni jest, jesteśmy w stanie się odnaleźć, to właśnie na podstawie naszych badań możemy dokładnie powiedzieć: tutaj warto zostawić ten las i niech on wkracza na te polany, a tutaj ze względu na to, że to są tereny atrakcyjne dla ludzi, bo mamy Park Narodowy, to te polany zostawmy, koszmy je regu regularnie, żeby ludzie też z tego korzystali. Bo moim zdaniem, ja to jestem optymistką, że właśnie powinniśmy na to popatrzeć w ten sposób. Niektóre miejsca zostawmy, Przyrodzie, ale niektóre miejsca wygospodarujmy dla nas. My musimy się jakoś dogadać z tą przyrodą, a nie sobie robić problemy. Więc ja myślę, że tutaj spokojnie jesteśmy w stanie dobrze się porozumieć i znaleźć każdy dla siebie miejsce. Mam nadzieję. A ja nie jestem optymistką, ale nie, nie zagłębiając się w kwestie optymizmów i pesymizmów, to jak już, już Anita jesteś przy mikrofonie, to bym dopytała o to, czym Ty się zajmujesz, czyli o Twoją erozję gleb. To ja w ogóle robiłam doktorat w Bieszczadach i to było fascynujące dla mnie, bo zaczęłam się zajmować takim procesem, który powoduje degradację gleby pod powierzchnią terenu. I w ogóle on ma taką strasznie trudną i brzydką nazwę sufozja. Natomiast ja to znaczy <słuch> erozja podziemna gleb. Wymywanie cząstek gleby przez wodę płynącą pod powierzchnią Ziemi. Natomiast, no, mówiąc wprost, to chodzi o to, że płynie woda sobie pod powierzchnią terenu i ona drąży takie kanały naprawdę duże. Ja w Bieszczadach byłam zafascynowana tym, że można znaleźć takie o średnicy 30-40 cm. No i możemy sobie wyobrazić, że jeżeli mamy takie coś pod powierzchnią Ziemi i ta woda w trakcie opadów czy w czasie roztopów, jak śnieg topnieje i, i dostaje się do gleby i Wtedy może znowu płynąć tymi kanałami, to w pewnym momencie ten teren nad. Tym kanałem, no już nie jest w stanie się utrzymać i się zapada, więc tworzą się takie dziury, zapadliska. I okazało się, że właśnie w Beszczadach można w wielu miejscach takie, takie formy znaleźć. I one są na przedłużeniu dolin, więc prowadzą do tego, że te doliny się zaczynają wydłużać w górę stoku, że jest ich coraz więcej, że te stoki się rozczłonkowują, że niszczone są pastwiska, bo te, tych form jest najwięcej na terenie pastwisk. I jakby to było dla mnie takie doświadczenie, żeby się nauczyć o tym jak ten proces działa i funkcjonuje. Natomiast w trakcie studiów doktoranckich na tyle się fascynowałam tym tematem, że sobie jeździłam po różnych krajach i sobie oglądałam jak to zachodzi w innych miejscach i się okazało, że na przykład w Hiszpanii na takich obszarach półsuchych to mogą być już naprawdę olbrzymie zapadliska, które powstają w wyniku tego procesu, które no po prostu niszczą całe pola uprawne. I stąd wziął się też pomysł na to, żeby te moje doświadczenia z bieszczadów przenieść na taką skalę europejską, przynajmniej w HSGO się tym zajmuje, żeby sprawdzić, w jakich miejscach w Europie ten proces jest aktywny, bo jak sobie o tym pomyślimy, bo chcemy w jakiś sposób, zwłaszcza w miejscach użytkowanych przez człowieka, zatrzymać ten proces, żeby on nie niszczył nam tych pastwisk czy y, terenów uprawnych. To najpierw musimy je znaleźć, gdzie dokładnie tak jest, bo inne musimy środki zapobiegające temu procesowi wprowadzić, niż jak po prostu mamy zwykłe pole, gdzie sobie płynie woda i nam eroduje, tak niszczy to pole na powierzchni. Natomiast jeżeli mamy coś pod powierzchnią, to już musimy coś innego zrobić, żeby zapobiec temu procesowi. Więc jakby w HSGO naszym głównym celem jest to, żeby zidentyfikować te obszary w całej Europie, a następnie będziemy się zastanawiać, co zrobić z tymi obszarami, żeby je dobrze zabezpieczyć przed tym procesem również, tak, tym niszczącym pastwiska czy grunty orne. Więc jakby to jest nasza pierwsza rzecz, bo jak wy czasem słyszycie o tym, że erozja gleb jest taka istotna, bo niszczy nam pola uprawne i się podaje nawet takie, że są modele erozji gleb, że w tym miejscu 10 ton gleby z hektara w ciągu roku jest wymywane. Jak sobie wejdziemy bliżej i zobaczymy na podstawie czego oni tak twierdzą, to się okazuje, że oni tylko patrzą na to, co tak spływa po powierzchni. A w tym samym obszarze ja wiem, że też zachodzi ten proces podziemny, i sobie myślę, kurczę, ale są takie miejsca, gdzie ten proces wymywania pod powierzchnią terenu może doprowadzić do wypukiwania tego materiału w takiej samej skali, jak się dzieje to na powierzchni. Więc musimy to sobie skumulować i złączyć, tak? Więc dochodzi nam do tego, że naprawdę może być to. Na dużą skalę, nie? tylko w wybranych miejscach. Jakby nikogo nie chcę tu przekonywać, że to jest najważniejszy proces na świecie. Natomiast uważam, że powinien być brany pod uwagę, jeżeli mówimy o tym, że w niektórych miejscach ta gleba jest erodowana i niszczona. A zastanawiam się, jak można temu procesowi zapobiegać, albo jak zabezpieczać te grunty. Jasne. To jeszcze właśnie o tyle jest ciekawe, że w niektórych miejscach w takich o klimacie bardziej wilgotnym, jakbyśmy sobie pomyśleli o Bieszczadach w Polsce, czy o Belgii, gdzie mamy pastwiska i na, w obrębie tych pastwisk zachodzi ten proces, to pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to żeby jakoś te pola, te miejsca zdrenować. Czyli żeby tą wodę skoncentrować w tym miejscu, żeby płynęła tam, gdzie my to chcemy, a nie tam, gdzie ona sobie znajdzie to miejsce, tak? Natomiast są takie miejsca, gdzie w, zwłaszcza w tych klimatach półsuchych, gdzie tu troszkę wchodzimy już w właściwości gleb i tu jakieś działania bardziej o podłożu chemicznym, żeby zatrzymać takie właściwości tej gleby, że ona łatwo ulega wymywaniu. To ma jakiś związek ze zmianami klimatu? Czyli na przykład jest gorzej teraz? Na to pytanie trudno mi jest odpowiedzieć. Natomiast ja tu widzę duży związek z tym, o czym w ogóle dzisiaj mówimy o tym użytkowaniu ziemi. Bo dzięki między innymi badaniom Dominika i zespołu w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, gdzie mamy dane na temat zmian użytkowania w ostatnich 150 latach w Karpatach, okazało się, że ten proces, którym ja się zajmuję. Działa głównie w miejscach, gdzie obecnie mamy łąki, pastwiska i gdzie te łąki pastwiska były już 150 lat temu. Natomiast w miejscach, gdzie mamy las i ten las jest od dawna, czyli w naszym przypadku wiemy, że on jest od minimum 150 lat w tym miejscu, to tego procesu jest najmniej. Natomiast co jest jeszcze właśnie ciekawe, że w miejscach, gdzie łąki były kiedyś, a wkroczył na nie las, to ten proces dalej zachodzi. Więc tutaj nasze rzeczy się łączą nasze tematy różne. Właśnie w jaki sposób te zmiany użytkowania wpływają na to, gdzie ten proces może zachodzić, gdzie nie. Oczywiście jest to też łączy się z badaniami Łukasza o tym węglu i obiegu węgla, bo jeżeli mamy glebę, w której mamy zmagazynowane materię organiczną, to w momencie kiedy woda wypukuje tą glebę, to my znów uwalniamy ten węgiel do atmosfery. Więc to też jest. Ciekawe, i właśnie ostatnio zaczęliśmy z Łukaszem takie badania, żeby sprawdzić, jak dużo tego węgla może być uwolnione właśnie w wyniku tego procesu. Wszystkie te tematy, poza tym, że się wiążą, to wydają mi się być bardzo tematami tak naprawdę zaangażowanymi w to, co teraz się dzieje, jakby w polepszenie życia ludzkiego. I nie tylko, tak naprawdę. I zastanawiam się, na ile zastanawiacie się nad tym, Przyszłą praktyką, czy tym, jaki będzie wkład tej nauki w przyszłe zmiany, na przykład w założenia użytkowania gruntu. Czy prowadzicie te badania już z takim założeniem, że na przykład będziecie tworzyć pewne rekomendacje i że macie nadzieję, że, że, że to zmieni świat, mówiąc górnolotnie? Może nie to, że od razu chcemy zmieniać świat, ale na przykład ja mam takie poczucie, że te rzeczy, które robię, to robię we współpracy z ludźmi z Komisji Europejskiej, którzy zajmują się na co dzień dostarczaniem wiedzy na temat gleb dla osób, które zarządzają i tworzą politykę na poziomie europejskim. Więc mam takie poczucie, że jeżeli my będziemy w stanie wskazać im te obszary zagrożone tą erozją podziemną gleb, to oni to wezmą pod uwagę, planując jakieś aktywności. Więc jakby to jest wprost przełożenie, na to, czego oni potrzebują. Bo oni zbierają sobie informacje o tej erozji powierzchniowej, gdzie dużo wypukuje się, gdzie tego materiału mniej. Natomiast nie mają jeszcze takich danych o tym, co się dzieje pod powierzchnią Ziemi. Więc mam takie poczucie, że może jakiś tam małą cegiełkę dołożę do tego, żeby właśnie ta polityka rolna Unii Europejskiej mogła lepiej funkcjonować, jak będą wiedzieć, że są jeszcze takie miejsca, gdzie jest jeszcze trudniej. Ja to próbuję z drugiej strony zrobić, czyli bardzo lokalnie. Staram się współpracować z Parkiem Narodowym i z takimi lokalnymi NGO-sami, którzy mogą coś w temacie zmian użytkowania w tym moim szczególnym obszarze, w który badam, zmieniać. Więc jak najbardziej takie wydawanie rekomendacji na podstawie wyników badań jest, jest ok. W moim wypadku no, mam nadzieję, że się uda. Natomiast no właśnie, czy, czy, czy się uda, to już jest chyba zupełnie inna bajka. Tutaj chyba chodzi o to, w jaki sposób ludzie postrzegają Wyniki badań naukowych współcześnie w ogóle? Czy są skłonni wziąć takie rekomendacje pod uwagę w tym temacie, którym, którym się zajmują? Czy, czy raczej będą martwili się tym, co na przykład Komisja Europejska zapisze w jakiejś dyrektywie i zostanie źle przetłumaczone? Tak? Czy jest źle zrozumiane? Tu wchodzimy my prawnicy. Dominik? W zeszłym tygodniu byliśmy na spotkaniu, na pierwszym spotkaniu nowego projektu, który się będziemy angażowali przez kolejne trzy lata. To jest taki projekt, w którym będziemy współpracowali z ludźmi z Karpat i z Alp nad tematem bioróżnorodności łąk właśnie w obszarach górskich. Rzecz w tym, że te łąki bardzo szybko zanikają. Znaczy choćby przez to właśnie, że ta zmiana, te zmiany powierzchni lasu są bardzo dynamiczne, czyli krótko mówiąc, przybywa nam tego lasu bardzo szybko. To znikają te zbiorowiska roślinne, łąkowe, zachowujące się bardzo dużą bioróżnorodnością. I jednym z takich końcowych etapów tego projektu ma być wskazanie jakby najlepszych praktyk, które można by stosować takich praktyk zarządzania tymi obszarami, czyli na przykład kiedy kosić, jak często kosić, czy kosić, czy być może robić coś innego, żeby zachować tą bioróżnorodność. I wydaje nam się, że właśnie to będzie coś, czym my się będziemy dzielili zarówno z Komisją Europejską, jak i z praktykami na poziomie lokalnym, czyli po prostu będziemy w stanie odpowiedzieć na pytania. Być może trochę inny system zarządzania tą łąką mógłby znacząco pomóc. A no te łąki zanikają szybko, dlatego że no, życie takich rolników w górach nie jest łatwe, prawda? Jakby tutaj jakby też warto sobie jakby wziąć pod uwagę to, na ile ono się różni chociażby na obszarze Rumunii od, od Szwajcarii, prawda? Czy, czy, czy od na przykład Francji czy Niemiec. Więc wydaje mi się, że, że tak, no, z tymi naszymi badaniami jesteśmy blisko praktyki, ale wciąż jednak są to chyba badania podstawowe. Mi osobiście bliżej jest do badań podstawowych, muszę przyznać. W projekcie HSGO my różne rzeczy obiecaliśmy. Obiecaliśmy między innymi, że będziemy składać kolejne projekty z naszymi partnerami i ten projekt Biodiversa, czyli ten, który właśnie zaczynamy, jest wynikiem takiej współpracy, czyli nasi partnerzy projektowi, konkretnie z Niemiec, doprosili nas do, do konsorcjum, które się zawiązywało, a że znaliśmy innych partnerów już tego konsorcjum i znaliśmy też koordynatora, to było nam trochę łatwiej się tam wpasować, no i tak się złożyło, że generalnie w tej chwili zaczynamy już nowy projekt. Czyli mamy kontynuację. Ledwo się Mam... kończy Hezgoła, a wy już zaczynacie coś następnego. Mamy kontynuację i mamy też taką nadzieję, że to mniej więcej dalej tak się będzie układać. Wspomniałeś Dominik o współpracy międzynarodowej i o kolejnych projektach i myślę, że wasz projekt bardzo dobrze pokazuje to, do czego dążą teraz też uniwersytety w Polsce, czyli tej tak zwanej internacjonalizacji. Więc może jeszcze do tego trochę dorzućmy, no bo prowadzicie badania głównie w Polsce, ale też dużo wyjeżdżacie za granicę i współpracujecie w środowisku międzynarodowym. Jak ta współpraca wygląda? Mogę powiedzieć, jak było u mnie, bo ja jeszcze pod koniec studiów doktoranckich byłam na stażu w Belgii i tam poznałam jednego z profesorów, którzy się tak właśnie w skali światowej zajmują erozją gleb. I dla mnie to była taka naturalna kontynuacja, że jeżeli mamy tutaj partnera w HSGO z Belgii, to ja też tam pojadę i będę razem z nim współpracować. Natomiast nie ukrywam, że pojawiło się nowe pokolenie też tam geografów, w związku z czym współpracuję teraz z inną też osobą zajmującą się erozją gleb. Natomiast dla nas jeszcze to było o tyle fascynujące i fajne, że członkowie naszych zespołów mogli też wyjeżdżać na te staże. I ode mnie z zespołu wyjechał jeden z gleboznawców, Mateusz Stolarczyk, gdzie raz, że mógł zapoznać się z tymi badaniami w Belgii, jak też pod kątem swoich takich zainteresowań porozmawiać z gleboznawcami o tej materii organicznej i o podejściu do tych badań w Belgii. Inna doktorantka ode mnie z zespołu pojechała do Salzburga, czyli też do jednego z partnerów projektu, żeby nauczyć się programowania i modelowania z wykorzystaniem tych najnowszych technologii i właśnie dzięki temu, że ona się nauczyła Pythona. To teraz nam jest dużo łatwiej modelować to i zastanawiać się właśnie, jak ten proces, którym się zajmujemy, sprawdzić, gdzie on może w tej Europie zachodzić. Właśnie dzięki temu, że ona nauczyła się tam modelować, choć wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że, że no tak bardziej w tą stronę informatyczną idzie się uczyć, ale to właśnie było po to, żebyśmy my tą wiedzę mogli wykorzystać w naszych badaniach. Więc to było. Super, że właśnie projekt HSGO dał nam taką możliwość wysyłania ludzi do partnerów, żeby się nauczyli czegoś nowego i wrócili tutaj i uczyli nas dalej i żebyśmy to wykorzystywali. Ja też byłem w Belgii, Blumen i poznałem tam bardzo wartościowych ludzi. No przede wszystkim mojego takiego opiekuna w ramach tego projektu HSGO, jakim jest profesor Bart Maus. To jest światowej sławy leśnik, który. Właściwie glebami się nie zajmuje i on jest ekologiem, takim ekologiem leśnikiem i zajmuje, jeżeli zajmował się glebami, to tak, tak, takim, takim pierwszym centymetrem, może pierwszymi 10 centymetrami głębiej nie wchodził. Natomiast no, współpraca z nim dała mi takie, no, otwarła mi oczy na, na pewne nowe perspektywy badawcze, i taka możliwość, jaką daje ten projekt spotykania się i rozmawiania o swoich pomysłach badawczych z różnymi naukowcami na, w Europie, na różnych uniwersytetach, naprawdę moim zdaniem pozwala bardzo dobrze rozwinąć te pomysły badawcze. Mam jeszcze teraz takie pytanie kontynuujące, a propos tych nowych technologii, o których Anita wspomniała się, bo też tak złapałam się na tym, że trudno jest mi sobie wyobrazić pracę geografa i o ile wyobrażam sobie ten aspekt waszej pracy terenowej w jakiś sposób, to już mniej sobie wyobrażam te kwestie technologii. Jak to w ogóle w geografii w tej chwili wygląda? Wy siedzicie z laptopami głównie i modelujecie? Parto powiedzieć, że tak. Większość naszej pracy to jest praca przed komputerem, natomiast zawsze się cieszymy, jak możemy na parę dni pojechać w teren. Więc jedziemy w teren, zbieramy jakieś dane w terenie, czy to mierzymy, czy wykopujemy próbki, ale potem to trzeba wszystko, to jest mamy jeszcze z Łukaszem ten aspekt laboratorium, że trzeba przeanalizować próbki w laboratorium, ale duża część naszych badań to jest po prostu przetwarzanie tego na komputerze. Czyli tak jak ja z moim zespołem siedzieliśmy nad tym, gdzie gromadziliśmy dane o o tym, gdzie ktoś kiedyś w Europie prowadził badania tej erozji podziemnej gleb i zaznaczyli, zaznaczyliśmy te punkty na mapach. Korzystaliśmy też z Google Earth, patrzyliśmy, bo nie, w niektórych miejscach, właśnie w takim klimacie półsuchym, gdzie ta roślinność nie jest taka. Znacząca to te zapadliska wielkie widać na Google Earth, więc to jeszcze można sobie popatrzeć, bo Google Earth daje nam taką możliwość pokazywania w, różnych, w różnym czasie tego samego miejsca, więc my sobie analizowaliśmy i szukaliśmy na Google Earth takich miejsc, więc to też była duża część naszej pracy. No i potem na podstawie tych punktów i tego, właśnie jakie tam Różne są właściwości opisujące ten punkt, czyli na przykład na jakich stokach są, jakie jest użytkowanie ziemi, jakiego, jak, ile pyłu mamy w glebie w danym miejscu. Będziemy potem te wyniki ekstrapolować i właśnie modelować za pomocą tych nowych technologii, gdzie ten proces może zachodzić. Więc jak najbardziej wykorzystujemy. Takie nowe rzeczy. I to chyba Dominik może też dużo dodać, bo on głównie siedzi przed komputerem. My to się czasem śmiejemy, właśnie z tych osób zajmujących się tak zwanymi gisami że to są geografowie, którzy siedzą tylko przed komputerem. O, tak, super, po... właśnie. Co to są te gisy? Ja, ja, ja powiem, że słyszałem kiedyś taki docip, że na konferencji glaciologicznej specjalisty od teledetekcji można poznać po tym, że na wycieczkę idzie w sandałach. Więc, więc tak, takie, takie etykiety nam się przykleja. Natomiast lisy to jest, można powiedzieć, właśnie cały sposób przetwarzania dużej ilości informacji geograficznej. Jakby ta informacja geograficzna ostatnio jest łatwo dostępna, to jest dobra informacja. Przy czym problem polega na tym, że mamy już do czynienia z tak zwanym zalewem danych. Czyli danych jest za dużo. Jak sobie pomyślicie chwilę o tym, ile wasz telefon wygenerował takich szybkich informacji o waszej lokalizacji w ciągu ostatniej doby, to mniej więcej powiem wam, tego jest dużo czy mało, jak to sobie pomnożymy przez wszystkie telefony w Polsce, bądź w Europie, czy jeszcze szerzej globalnie, to mniej więcej mamy jeden taki zakres, bardzo wąski zakres, czyli dane lokalizacyjne a propos ludzi, prawda? A do tego mamy wszystkie dane satelitarne, do tego mamy dane specjalistyczne, różnego rodzaju czujniki, mamy dane telemetryczne mówiące o tym, gdzie poruszają się zwierzęta. I to jest całkiem interesujące, że myśmy tego do niedawna nie wiedzieli. Czyli były takie badania robione plus minus, nie wiem, 10 lat temu, kiedy naukowcy z Panu założyli niedźwiedziowi Iwo obrożę telemetryczną w Tatrach i okazało się, że ten niedźwiedź w ciągu tygodnia znalazł się na Węgrzech, a po kilku tygodniach znalazł się w Beskidzie Niskim, a potem w Bieszczadach. A z Bieszczad poszedł na pogranicze rumuńsko-ukraińskie. Myśmy tego nie wiedzieli, że te zwierzęta mogą się poruszać na takie odległości, bo nie było technologii, która by nam to zarejestrowała, prawda? Więc jakby tak, zdecydowanie, jakby ta technologia teraz to jest, to jest bardzo duże ułatwienie, No ale całkiem niedawno w ramach HSGO zaprosiliśmy takiego gościa, specjalisty od teledetekcji, który zajmuje się właśnie taką gęstą serią czasową, czyli powiedzmy serią zdjęć satelitarnych z 40 lat, który mówił, że oni właściwie muszą tworzyć nowe metody badań, bo te stare się nie sprawdzają, jak dysponowaliśmy jednym zdjęciem czy dwoma zdjęciami. Bo po prostu, jakby tych materiałów nie da się analizować tak, jak analizowało się je kiedyś. I to dotyczy w większości współczesnych danych geograficznych. Wyjątkiem są dane historyczne. I tutaj, jakby w pewnym sensie też jest, jakby taka nisza dla nas, dlatego że wszystkie takie sensowne obserwacje satelitarne to jest okres ostatnich 40 lat. A wiele procesów, o których my mówimy, żeby określić chociażby ich dynamikę, no to chcielibyśmy wiedzieć coś o dłuższej perspektywie niż ostatnich 40 lat, prawda? I tutaj jakby wchodzi ten problem pozyskiwania sensownych, rzetelnych danych ze źródeł historycznych. I wydaje mi się, że to jest jeszcze coś, z czym jakby ten zalet danych nam na razie nie grozi, chociaż też przyspieszamy. Ja może dodam, że Łukasz też z tych danych korzysta, prawda? Czyli jakby to nie jest Tam tak, że my robimy dla siebie. Tak. <gry> tak. tak ja. A mnie to są fascynujące dane, bo my się zawsze śmiejemy, że Gisowcy dają nam dane las, nie las. Ale jak się okazuje, to my rzeczywiście potrzebujemy tych danych, nie? Gdzie ten las był 150 lat temu, gdzie go nie było? Znaczy, wydaje mi się, że już powoli wychodzimy z tego las, nie las do, 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 do hmm. znacznie lepszych danych. I to taka ciekawostka, właśnie na, na, danych austriackich, takich, na których my pracujemy, czyli mapach z połowy XIX wieku, mamy cztery kategorie użytków zielonych, czyli mamy łąki suche i wilgotne i pastwiska suche i wilgotne. I to jest taka szczegółowość, jakiej już teraz nie mamy na naszych współczesnych mapach. Czyli 150 lat temu było więcej kategorii niż, niż mamy współcześnie. Ale było z punktu widzenia teoretycznego, czyli je notowano, czy było z punktu widzenia praktycznego, czyli faktycznie jakby na polu był ten, ten podział? Każde mapy to będzie już taka wiedza jakby poszuflatkowana, prawda? Czyli mamy jakieś kategorie, które ktoś nałożył. No, na tym też polega w pewnym sensie problem analizy archiwalnych map, że te informacje często mogą nie być wprost porównywalne z tym, z czym my je dziś porównujemy. Były takie świetne badania naszych znajomych ze Szwajcarii, z którymi też kiedyś właśnie zajmowaliśmy się zmianami wyróżnich lasów. Oni wtedy porównywali zasięgi obszarów podmokłych w Szwajcarii. No i najstarsza instrukcja mapy takiej topograficznej w Szwajcarii mówiła o tym, że obszary podmokłe to są takie obszary, przez które nie da się już przejechać konno. I teraz zestawmy je ze współczesnymi mapami, prawda, czy z, z obrazami satelitarnymi, które mogą stwierdzić jakimś tam, powiedzmy, bardzo szczegółowym indeksem wilgotności, że coś jest obszarem, jest obszarem podmokłym albo nie. I tutaj pojawia się ten problem właśnie takiej jakby spójności tych serii. To, to wciąż jest to problem. Na pewno mamy takie, taką jeszcze pulę danych pośrednich. To znaczy oprócz tego, że możemy pójść do, w teren i zweryfikować to wprost, to ja na przykład w swoich badaniach korzystam z datowania C14, tak? To, czyli to, to wykracza poza ten horyzont tych 150-letnich materiałów kartograficznych. Czyli na przykład jak chcę się upewnić, czy w tym miejscu była polana, czy las przed wiekami, no to mogę wziąć węgiel drzewny, jeżeli się taki zachował, i go wydatować i sprawdzić, kiedy on powstał. Tak i akurat no mam taką sytuację szczęśliwą, mi się udało znaleźć taki węgiel drzewny, który mówi wprost o tym, że dany obszar został. Ja, ja podejrzewam, że został wylesiony, ponieważ zachowały się węgle drzewne, które są datowane na początek XV wieku, a to jest moment, kiedy lokalizowane były wsie w tym obszarze, obszarze który badam. Więc takie, to się nazywa multiproxy, tak? Można badać różne. Różne elementy, różne, różne, różne elementy środowiska, i jak się to złoży razem, to wtedy dopiero widać pewien taki ogólny obraz. Tak? Czyli mamy dane satelitarne, które nam pozwalają na ten taki krótki zasięg wstecz spojrzeć. Potem mamy materiały kartograficzne, które już na dalszy. No i mamy pewne metody badań, które pozwalają nam daleko wstecz spojrzeć również. Z niesamowite, bo zajmujecie się też historią, współczesnością. Historią, środowiskiem, ludźmi. Spodziewałam się trochę tego, ale i tak jestem dodatkowo pod wrażeniem. W związku z tym, że zmierzamy do końca tego odcinka, to chciałabym zadać wam pytanie niewygodne, które niekoniecznie wam się spodoba, ale Anita powiedziała wcześniej, że jest optymistką. I w duchu tych dyskusji, które teraz toczą się na świecie, no między innymi o, o tym, że ludzie dostają depresji klimatycznej, ponieważ słyszą cały czas komunikaty o tym, że de facto. Niszczyje ten świat, który znamy. A tutaj zresztą też trochę o to zahaczyliśmy, na przykład o tą bioróżnorodność, z której możliwe, że musimy czasem zrezygnować. Ale słyszę w Waszych głosach trochę jednak tego optymizmu i zastanawiam się, czy możemy być optymistami. Ja myślę, że my dostarczamy dużo materiałów jako geografowie, co powinniśmy robić, więc nadzieja w nas, ludziach, że będziemy słuchać geografów no. <głos》> i może dogadamy się, bo ja bym była tutaj optymistką. Ja mam takie wrażenie, że my nie do końca rozumiemy jeszcze, co się dookoła nas dzieje. I naszym zadaniem jest to, żebyśmy to potrafili najpierw zrozumieć, a potem przekazać ludziom, społeczeństwu, to, co rzeczywiście obserwujemy. Trochę jest w tym oczywiście, mam wrażenie, że, 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 że rzeczywiście dookoła jest dużo paniki związanej z tym, co się dzieje w środowisku, czy wręcz histerii i to zawsze zaciemnia obraz, tak? Nie jesteśmy w stanie tak na serio spojrzeć na dany problem, jeżeli boimy się tego, że za chwilę wyginiemy. Tak to jest trudne. Emocje biorą górę nad wiedzą i świadomością. Dominik. To jest trudne pytanie. No, ja powiem, że nie jestem do końca optymistą, dlatego, że tutaj też chodzi jakby o dynamikę tych zmian. Znaczy właśnie przez te nasze krótkie perspektywy, prawda? Człowiek sam sobie żyje niezbyt długo. Nasza pamięć sięga, powiedzmy, do poprzedniego pokolenia, więc nasze jakby perspektywy trochę tutaj jakby zam zamazują ten obraz. Natomiast z perspektywy, powiedzmy, takich procesów jak ewolucja, no to ta, ta dynamika jest teraz bardzo szybka. Wiele organizmów nie będzie się w stanie dostosować do tych zmian, bo to się po prostu dzieje za szybko. Takie zmiany się już działy wcześniej, to jest jakby oczywiste i mamy na to dowody, ale one działy się dużo wolniej. Wydaje mi się, że tutaj jakby jest ten problem, szczególnie jeżeli porównamy to z szybkością naszej reakcji. Czyli my mamy różne projekty, prawda? Mamy nawet wnioski z tych projektów ale z szybkością w tych wdrożeń, które miałyby nam pomóc, to idzie nam jakoś tak słabiej. Dobrze. E, dzięki. Nie wiem, czy ta ostatnia <noise> odpowiedź była taka optymistyczna. <noise> Miałam nadzieję może na zyskanie większej dozy nadziei, ale i tak bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać i porozmawiać też po prostu o badaniach naukowych i o wynikach badań naukowych i o tym, że, że te badania po prostu mogą nam dostarczyć nowej wiedzy, która może coś też e, zmieniać. A ja się zawsze bardzo cieszę, jak potwierdzam to moje wewnętrzne przekonanie, że nauka ma sens. Także dziękuję Wam bardzo za to, że, że byliście tutaj dzisiaj i wzięliście udział w tym odcinku podcastu. Dziękuję. dziękuję. Dziękujemy. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki. Słuchaliście podcastu Hesgeo. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o poruszanych tu tematach, wejdźcie na stronę www.hesgeo.blog.